Święto Purim będziemy omawiać teraz. A Święto Purim to jest Księga Estery. Wprawdzie za bardzo do tej księgi, znaczy, może tak, nie będę za dużo czytał, chodzi o czas. Może na niektóre elementy tylko bardzo delikatnie zwrócę uwagę. Święto Purim historycznie jest to święto przed Chanuką, bo to jest gdzieś V wiek. Trzeba zawsze patrzeć, jak gdyby odbicie lustrzane na te wieki przed narodzeniem Pana Jezusa. Ale według kalendarza żydowskiego jest to święto, które przypada na ostatni miesiąc kalendarza żydowskiego. Jest to miesiąc Adar, 12 miesiąc. Jest to miesiąc, który u nas to jest luty, marzec. Przełom lutego i marca. Sprawdziłem, jak to wypada w tym roku i sobie tutaj napisałem, że w tym roku to święto w tym roku, 2018, przypada, jest to święto jednodniowe właściwie. Mimo, że kiedy czytamy Księgę Estery, to ono tam jest zarządzone jako dwudniowe święto, ale przez Żydów obchodzone jest dzisiaj jako święto jednodniowe. Może pod koniec dojdziemy do tego, dlaczego tam jest to święto dwudniowe, jeżeli mi to nie umknie. A więc w tym roku to święto Purim jest obchodzone od wieczora 28 lutego do wieczora 1 marca. W tym roku tak to święto będzie przez Żydów obchodzone. Purim jako losy. Purim losy. Od pur, los. To nie jest wyraz hebrajski. Ale żebyśmy wiedzieli, co on znaczy. Purim, losy, to jest liczba mnoga, a pur to jest los. Jest to święto również drugorzędne. Nie jest opisane w Zakonie Pańskim. Natomiast pochodzenie tego święta jest dosyć dokładnie opisane w Księdze Estery. A opisuje, upamiętnia ocalenie Żydów od całkowitej zagłady, przynajmniej tych Żydów, którzy pozostali w Persji. Nie wrócili z niewoli babilońskiej do Jerozolimy. Część Żydów wróciła z niewoli babilońskiej za czasów dekretu Cyrusa. To było około 50 tysięcy ludzi. Natomiast część Żydów się zasymilowała w miarę. Może nie zasymilowała co do religii, ale dobrze się nie żyło w Persji. Nie wrócili. I właśnie chodzi o tych Żydów, bo ich los wisiał na włosku. Przypada na miesiąc Adar i to jest 14 dzień tego miesiąca. Kiedy czytamy Księgę Estery, musimy troszeczkę sobie przypomnieć teraz, jak gdyby streścić, żebyśmy chociaż troszeczkę się orientowali, skąd to święto się wzięło. Kiedy czytamy Księgę Estery, to od samego początku, od pierwszego rozdziału jest opisany władca, który panował wtedy w Persji. On się nazywa Achaszwerosz albo Xerxes. I tu również historycy są nie do końca zgodni. Jedni uważają, że to jest Xerxes, a drugi uważają, że to jest jego syn Xerxes I. Różnica kilkanaście lat, gdyby już. Ogólnie się zakłada, że jednak to jest ten Xerxes, ten ojciec,
I to jest rok 480 któryś tam. 480 któryś. A więc nie wszyscy Żydzi wrócili za tego króla. Żyło się im dobrze w pogańskim kraju. Ukrywali swoją tożsamość. Również żył tam pewien Żyd, który nazywa się Mordochaj, albo Mordechaj, tak jest jego imię tłumaczone, który opiekował się swoją kuzynką, Esterą. Estera to też jest perskie imię, a właściwie żydowskie, hebrajskie to jest Hadasa. To w Biblii jest wyjaśnione, w tej księdze Estery to tam znajdziemy. No i król, który panował nad prawie całym ówczesnym światem cywilizowanym, jest napisane, że urządził wielką ucztę dla swoich ministrów, dostojników. Ta uczta trwała 180 dni. Trudno sobie wyobrazić, może to nie było tak ciągle, ale to były te ramy ucztowania. Jest opisane, że kiedy już sobie tak podpił w jednym z tych dni ucztowania, chciał się pochwalić swoją piękną żoną, która miała na imię, to była królowa Waszti. No i posłał po nią, żeby przyszła zaprezentować się również przed chyba trochę pijanymi dostojnikami. Ta uniosła się honorem i powiedziała, że nie przyjdzie. No ale dla króla to była obraza. Więc za namową swoich dostojników postanowił ją odsunąć jako królową. Ale królowa powinna być. Więc powiedzieli, że sprowadzą mu najpiękniejsze kobiety z jego królestwa, a on sobie ma jedną wybrać. Ta, która się mu spodoba, to będzie jego żoną królową. I wśród tych kandydatek znalazła się również Estera. I tak się stało, że właśnie jemu przypadła najwięcej do gustu. I Estera została królową. Więc to jest jedna historia. Bardzo ważny moment. Później podkreślimy, dlaczego ważny moment. Więc zostańmy. Estera królową. Teraz druga historia. Achaszwerosz miał swoich dostojników, ale miał takiego jednego ulubieńca. I on był drugi po królu. Był takim superministrem. Takim wezyrem, to jest ta ich nazwa. My dzisiaj posługujemy się wyrazem minister. I jemu mieli się wszyscy kłaniać. Wszyscy ministrowie, kiedy on przechodził po Suzie, to była jedna ze stolic, były trzy stolice. Kiedy przechodził, wydarzenia dzieją się właśnie w tej stolicy, to wszyscy powinni się mu byli kłaniać na jego drodze. Wszyscy się kłaniali za wyjątkiem Mordochaja, tego Żyda, który kierowany względami religijnymi postanowił nie kłaniać się, nie oddawać pokłonu temu człowiekowi. Ten na to zwrócił uwagę. Zresztą inni mu też zwrócili na to uwagę. Wszyscy ci się kłaniają, tylko Mordochaj ci się nie kłania. A był to człowiek z jednej strony bardzo żądny takiej czci, a z drugiej strony bardzo mściwy. Kiedy się dowiedział, że Mordochaj jest pochodzenia żydowskiego, postanowił wytępić wszystkich Żydów, jacy przebywali na terenie Królestwa Perskiego, zapanowania właśnie
Ahaszerosza, czyli Xerxesa. Przekonał do tej myśli wytępienia wszystkich Żydów króla, bo oczywiście to musiało być za zgodą króla. Został wydany dekret królewski, że w odpowiednim dniu wyznaczonym przez los rzucano losy. I stąd to Pur. Przez los wyznaczony był dzień, kiedy wszyscy Żydzi mieli być wytępieni. Los padł na 13 Adar. 13. Czyli na ostatni miesiąc, na połowę ostatniego miesiąca, tego miesiąca, 12 miesiąca. 13 dzień tego miesiąca. No to sobie wyobrażamy, kiedy taki dekret został rozprowadzony po całym królestwie, jaki strach padł na Żydów. No i teraz do akcji wchodzi Estera, królowa. Mordochaj, kiedy się również o tym dowiedział, o tym dekrecie, przekazał Esterze, że powinna się ujawnić, powinna interweniować u króla na rzecz ratunku Żydów. Nie było to takie proste. Nawet królowa musiała mieć osobiste wezwanie króla, żeby się stawić przed jego obliczem. A tego wezwania nie było. Już od szeregu dni tam jest napisane. I Estera postanowiła łamać te reguły, narażając swoje życie, zjawiła się przed królem. No i teraz tylko, czy król ją przyjmie, czy każe ją zgładzić. Okazał jej łaskę. Pyta się, po co przyszło. A ona mu mówi, że zaprasza jego, króla, czyli swojego męża, i Hamana na ucztę. Zaproszenie zostało przyjęte. W pierwszy dzień tej uczty Estera nie powiedziała ani słowa, tylko zaprosiła na jutro, jeszcze raz na ucztę. W drugim dniu król się jej pyta, w czym rzecz. Ta przedstawia siebie jako Żydówkę i mówi, że jest wydany dekret, gdzie Żydzi mają być wytępieni. Król może już zapomniał o tym dekrecie. Miał tyle spraw na głowie. Pyta się, kto, za czyją przyczyną? No mówi, za przyczyną Hamana i wskazuje na niego, który obok siedział. Król bardzo zdenerwowany wychodzi na dziedziniec, a w tym czasie, to jest bardzo ważny moment, dlatego tak więcej szczegółów, Haman przypada do Estery na takie łoże, prosząc ją o łaskę. W tym momencie wchodzi król. Odczytuje to jako próbę gwałtu. Odczytuje to w ten sposób. Los Hamana został przesądzony. Jest powiedziane, to jeszcze chcesz królową zgwałcić? Tam to wyczytacie. Król daje się przekonać, że Żydów należy ratować. Na Hamana zapadł wyrok. Wyrok skazujący. Wyprowadzają. Ale nie mógł być odwołany dekret. Takie były prawa w tym państwie, w tym królestwie, że raz wydany przez króla dekret nie może być cofnięty. Więc wydaje drugi dekret, że w tym dniu, kiedy Żydzi mają być zgładzeni, Żydzi mają się przygotować do walki i się obronić. Mają prawo się bronić. Co też zrobili. Bronili się i ocaleli.
Wrogowie nie spodziewali się takiej postawy. Chyba. Tam jest dużo krwi się przelało. Żydzi ocaleli i gnębiciele giną. Z Hamanem włącznie. Haman zostaje powieszony na szubienicy, którą wcześniej przygotował, bo chciał powiesić na tej szubienicy Mordochaja. W końcu on sam na tej szubienicy zawisnął. To tak w wielkim skrócie. Jak Żydzi obchodzą to święto? To święto jest po dzisiaj obchodzone, tak, święto Chanuki. Jest to święto, również tak, święto Chanuka, jest to święto bardzo radosne. No wiecie, a my, kiedy się radujemy, to lubimy dobrze zjeść, więc jest dużo dobrego jedzenia. Jest dużo prezentów. Tak. Takie ciasteczka się robi. Jest dużo prezentów, gdyż to wynika z przekazu tego święta, z Księgi Estery. Otwórzmy teraz Księgę Estery na 9 rozdziale i przeczytam od 20 wiersza, żeby troszeczkę do kontekstu, a chodzi mi o wiersz 22. A Mordochaj spisał wszystkie te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów po wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza, bliskich i dalekich, zobowiązując ich, aby rok rocznie święcili 14 dzień miesiąca Adar i 15 dzień tegoż miesiąca, jako dni, w których Żydzi zyskali spokój od wrogów swoich, jako miesiąc, w którym troska zamieniła im się w radość, a żałoba w dzień pomyślny, aby uczynili je dniem ucztowania i radości. Widzicie, tutaj to znajdujemy. I teraz czytamy dalej. I wzajemnego przesyłania sobie darów żywnościowych i obdarowywania ubogich. Szczególnie podkreślone jest, żeby obdarowywali ubogich. Uważali po prostu, że nie można się cieszyć, będąc w biedzie, z głodnym żołądkiem. Więc szczególnie w tym czasie zwracana jest uwaga na ludzi biednych, żeby biedni również mogli się radować z tymi, co biedy nie doznawali. Oczywiście czytana jest, są modlitwy, jest czytana Księga Estery. Za każdym razem, kiedy natrafia się w tej lekturze imię Hamana, to mają albo takie grzechotki, albo po prostu stukają i zagłuszają to imię, starają się, żeby to imię nie dotarło do uszu słuchających. Takie mają zwyczaje. No i jeszcze jeden bardzo ciekawy zwyczaj. Żydzi dosyć skąpo, czy tak ostrożnie podchodzą do alkoholu. Bardzo, można powiedzieć, bardzo trzeźwo podchodzą do spożywania alkoholu. Raczej nie czytamy w jakimkolwiek przekazie, żeby Żydzi byli zachęcani do picia alkoholu. Za wyjątkiem tego jednego dnia, tego święta, mają prawo się upić. I wiecie, czego się dowiedziałem? Jak się mają upić? Tak się ma upić Żyd, kiedy świętuje to święto, że ma zapomnieć, kim jest Haman. No więc naprawdę ma się upić całkowicie. Więc w tym jednym dniu mają prawo nadużywania alkoholu. Są zarzuty co do tego święta, że to święto nie jest duchowe. Dlaczego? Bo kiedy czytamy Księgę Estery, ani razu nie występuje w tej księdze Boże imię. Ani razu. I dlatego uważają, że to święto jest mało duchowe. Mało tego, zarzucają, że nie tylko nie występuje Boże imię, ale w ogóle nie ma opisanych żadnych cudów. Wszystko dzieje się taką koleją, naturalną koleją rzeczy. Jeden przypadek sprawia kolejny przypadek. Takie zarzuty stawiają tej księdze. Więc przyjrzyjmy się tym tak zwanym zbiegom okoliczności, czy zdarzeniom następującym po sobie, które mają tłumaczyć
następne przez pierwszy. Po pierwsze, spośród wielu kandydatek, zupełnie przypadkowo, Mordechaj wybiera tą jedną dziewczynę, tą jedną kandydatkę na swoją żonę i czyni ją żoną. Czyni ją żoną swoją. Właśnie Esterę. Przypadek? Drugie. Tu muszę troszeczkę znowu wytłumaczyć. W swoim czasie, jest, to też w Esterze jest opisane, Mordechaj podsłyszał rozmowę spiskowców, którzy chcieli pozbawić króla życia. I doniósł to odpowiednim służbom. I król został uratowany. I oto teraz zupełnie przypadkowo Mordechaj przeżywa bezsenną noc. Przepraszam. Oczywiście, że król Ahaszwerosz. Dziękuję. Czuwaj, bracie. Ahaszwerosz. Ahaszwerosz przeżywa bezsenną noc. Nudzi się. Każe sobie przynieść księgi, w których są, albo przynajmniej jedną księgę, w której są spisane dzieje, jakieś ważne wydarzenia, interesujące wydarzenia dla tego narodu. I zupełnie przypadkowo przynoszą tę księgę, w której jest opisane to wydarzenie, że Mordechaj właściwie uratował Ahaszwerosza, króla. Król, czytając to, pyta się, jak on został wynagrodzony. Zupełnie przypadkowo w tamtym czasie nie został wynagrodzony, pominięto go. I Mordechaj teraz zostaje przez Ahaszwerosza wynagrodzony. Jest wyróżniony. Zupełnie przypadkowo. Teraz, kiedy życie Żydów jest zagrożone, Mordechaj zyskuje. Później on zajmuje miejsce Hamana, jest drugi w królestwie. Zupełnie przypadkowo, kiedy Haman tak przypada do Estery, prosząc ją o łaskę, to zupełnie przypadkowo Mordechaj, który spacerował po dziedzińcu, wchodzi na ten moment. Ahaszwerosz. Muszę się więcej pilnować. Ahaszwerosz wchodzi na ten moment, czyli król Xerxes, wchodzi na ten moment, kiedy Haman tak przypada do królowej Estery. Los Hamana jest przypieczętowany. Dzień zagłady Żydów jest zupełnie przypadkowo, znowu w cudzysłowie, wyznaczony na najbardziej oddalony w roku termin. Na miesiąc 12, 13 Adar. A zaczyna się akcja w Nisan. A tak, zaczyna się na samym początku. W pierwszym miesiącu. Czyli był czas, żeby później wysłać szybkie konie, które by potrafiły roznieść tą wiadomość Żydom, że mają prawo się bronić. Gdyby ten los padł wcześniej, ta wiadomość to dzisiaj są komórki. Wtedy było trzeba użyć szybko biegających koni. Żydzi by się nie mogli nawet tej wiadomości doczekać i by zginęli. Czyli widzicie, w jaki sposób przypadki my w tym widzimy. Jest napisane te w przypowieściach, to jest 16 rozdział, 22 wiersz, że można rzucać losem w zanadrzu, ale jego rozstrzygnięcie należy do Pana. I też to tu widzimy. Można rzucać losem, można coś chcieć wyznaczyć losem, ale rozstrzygnięcie należy do Pana. Pan zamienił zagładę Żydów, czy tę myśl zagłady Żydów, w ich wielkie zwycięstwo. Jakie mamy duchowe znaczenie, takie duchowe? Teraz dotąd podkreśliłem te tak zwane przypadki, tą jak gdyby nieobecność Boga.
Bóg był i cały czas czuwał nad narodem, który w pewnym momencie się sprzeciwił swojemu powrotowi. Czuli się dobrze na wygnaniu. A teraz właśnie im tam groziła zagłada. Bóg czuwa nad narodem nawet wtedy, kiedy ten naród jest w niewoli i okazuje nieposłuszeństwo. Bóg jest wierny swoim obietnicom opartym na przymierzu. Naród izraelski był w przymierzu z Bogiem Jahwe. I Bóg jest wierny temu przymierzu. Ten naród często zawodził, ale Bóg nigdy. Wiecie, my również przez łaskę jesteśmy w przymierzu z Bogiem. To jest przymierze we krwi Chrystusowej. Niekiedy obserwując nasze życie, musimy stwierdzić, że zawodzimy. Ale Bóg nazywa to lepsze przymierze. To jest o wiele lepsze przymierze. Jeżeli Bóg był wierny tamtemu przymierzu, to jakże my możemy ufać? To wcale nie znaczy, że możemy żyć byle jak. Ale kiedy już, drogi bracie i siostro, zobaczysz, że w jakiejś sferze zawodzisz i okazujesz nieposłuszeństwo, wróć do Boga. Wyznaj mu swoje grzechy. Bóg jest wierny i On nas nie odrzuci. Jeżeli my ze szczerym sercem wyznajemy nasze grzechy i wracamy do Boga przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Tu jest bardzo znamienna postać Hamana, bo Pismo Święte opisuje, Księga Estery opisuje, że Haman jest potomkiem Agaga, a Agag jest królem Amalekitów. Królem Amalekitów. A Pismo Święte nas uczy, że Amalekici są symbolem cielesności. My możemy powiedzieć naszej upadłej natury. I Pismo Święte nas uczy, że jest walka, jest wojna, toczy się między Panem a Amalekiem z pokolenia w pokolenie. My nie możemy nic przynieść człowiekowi, Panu Bogu z ciała, które wynika z naszej cielesności, bo Bogu się to po prostu nie podoba. Jest walka pomiędzy świętym Bogiem, walka należy do Pana, pomiędzy Nim a Amalekiem z pokolenia w pokolenie. To jest druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 16 wiersz. Tam wcześniej warto też przeczytać tą historię. To jest dosyć krótka historia, ale bardzo dobitna. Z tego widzimy, że Haman jest takim narzędziem w ręku diabła. Już przy Hanuce zwróciłem na to uwagę, że diabeł ustawicznie występuje przeciwko Bożym planom zbawienia ludzkości. Można być narzędziem w ręku diabła. Haman akurat jest pokazany jako takie diabelskie narzędzie. Które występuje przeciwko Bożym planom. Tu musimy mieć też na uwadze Kościół. Ciągle cielesność walczy przeciwko Kościołowi. Przybiera to taką pobożną niekiedy stronę. Musimy stwierdzić, czy ta pobożność prezentowana przez poszczególnych ludzi jest zgodna z Pismem Świętym. Jeżeli to jest niezgodne z Pismem Świętym, powinniśmy to odrzucić. To jest po prostu owoc cielesności Amalekitów. Musimy na to być wyczuleni. Święto Purim mówi nam, że tak faktycznie za wydarzeniami nawet tego świata, całego świata, stoi Bóg. Wtedy nawet, kiedy Go nie widać. Dam wam taki przykład. Dla mnie to jest przykład kapitalny
z nie tak dawnych, odległych czasów. Ja jeszcze jako młody człowiek, w ludzkiej historii to są odległe czasy, ale nie światowej, byłem uczony takiej pieśni. Wszyscy musieliśmy to śpiewać. Bój to jest nasz ostatni. Krwawy skończył, nie, trud to, nie, krwawy skończył się. Trud, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród. Tak nas uczono. Związek Radziecki. Oni się z tym nie kryli, że chcą ludzki lud ogarnąć. Cały świat. Komunizm miał zapanować nad całym światem. Ze swoją bezbożnością, ateizmem, zaprzeczeniem dzieł Bożych, ze swoją ewolucją. Tak nas uczono. I oto Bóg powołuje jednego człowieka. Ja to tak widzę, a wy osądźcie, czy powołuje jednego człowieka, stawia na czele tego Związku Radzieckiego jednego człowieka, Gorbaczowa, który doprowadza do rozkładu, bo do rozpadu Związku Radzieckiego. Słyszałem wypowiedź Gorbaczowa już, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. I powiedział tak, gdybym wiedział, że moje działania doprowadzą do rozpadu Związku Radzieckiego, nigdy bym tak nie postępował. On nie wiedział, tak samo jak Cyrus, nie wiedział, że jest w rękach Bożych narzędziem. Tak i Gorbaczow nie wiedział, że ta potęga, która chciała ogarnąć cały świat, gdy związek nasz bratni ogarnie ludzki ród, że przez tego człowieka nastąpi rozbrojenie tego strachu. Nie mówię, że Rosja jako taka, ale przynajmniej to już nie jest Związek Radziecki. 1/5 globu ziemskiego, jeżeli chodzi o terytorium Ziemi, należała pod władzę Związku Radzieckiego. A więc widzicie, dla człowieka wierzącego jest oczywiste, że Bóg działa, mimo że w tle, nie jest na świeczniku. Użył jednego człowieka, który później sam się dziwił, dlaczego ja tak postąpiłem? Dlaczego wprowadziłem tą pierestrojkę, która doprowadziła do tej reformy? Rozpadło się to wszystko. A więc przesłanie, widzicie, przesłanie święta Purim, nie załamuj się. Są takie chwile w życiu człowieka wierzącego, że ci się wydaje, jesteś sam, Bóg cię opuścił, Bóg cię zostawił, jestem słaby, jestem skazany na zagładę, nic już się nie uda. Nie załamuj się. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, że nas nigdy nie zostawi. Nigdy. Będę z wami aż do skończenia świata. Bóg nie opuścił narodu izraelskiego, Bóg nie opuści nas. To jest takie duchowe, głębokie przesłanie święta Purim. Bóg nie opuścił tego narodu, którzy mu okazali nieposłuszeństwo i zostali w niewoli. A Bóg z nimi był. Niech to nie jest zachętą, że my mamy pchać się do niewoli. Nie, nie. Ale niekiedy może się nam tak wydawać, że Bóg nie działa, Bóg jest nieobecny, zostawiony jestem sam. Zaufaj Bogu i czekaj, kiedy troska zamieni się w radość. A jeszcze miałem powiedzieć, dlaczego tylko to jedno święto. Bo w prowincjach właściwie świętowali dzień wcześniej. A w samej Suzie jeszcze tam mieli pewne rzeczy do załatwienia i świętowali później, jeden dzień później. Później się przyjęło zwyczaju, że właśnie
to święto, które powszechnie w prowincjach było świętowane, czyli 14 Adar. 14 Adar, a już nie 15. Czyli dzień po tej planowanej zagładzie, po 13 Adar. 14 Adar jest tym świętym Purim. Kochani, to jest wszystko, co wam miałem powiedzieć. Nie tylko dzisiaj, ale w ogóle. Jestem wam wdzięczny, żeście chcieli wysłuchać. Przesłanie ogólne. Całe pismo mówi o zbawieniu człowieka w Jezusie Chrystusie. Bóg działa na rzecz naszego zbawienia i przywrócenia tego porządku, który był przed upadkiem człowieka w grzech. Kiedy czytamy list do Rzymian, 8 rozdział, to jest powiedziane, że całe stworzenie czeka na wyzwolenie synów Bożych, na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, kiedy ten nowy porządek nastąpi. Czy to przesłanie przybytku, czy przesłanie świąt pańskich, tych z trzeciej Mojżeszowej, czy przesłanie świąt tych drugorzędnych, Hanuka i Purim, mają to jedno przesłanie. Zaufaj Bogu, a się nie zawiedziesz. Zaufaj objawionemu Bogu w Jezusie Chrystusie, a się nie zawiedziesz. I tego my się trzymaj. Amen.